Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w ulubieńcach. Film nagrywany z małym poślizgiem, ale mogę wam zagwarantować, że wszystkie kosmetyki i wszystko, co o nich tutaj powiem, jest nadal aktualne. Mam dosyć dobre wytłumaczenie, dlaczego ten film pojawia się jako drugi, a nie pierwszy w tym miesiącu. Otóż jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, to doskonale wiecie, jaką sprawę w nim poruszyłam. A jeżeli nie, to będzie on podlinkowany tutaj na górze, żebyście mogli sobie obejrzeć, o czym tam mówię. I tylko chcę sprostować jedną rzecz, bo wiele osób chyba nie obejrzało odcinka do końca i uznało, że to, na jaki temat się wypowiadam, dotyczy mnie osobiście. Jednak, moi drodzy, to o czym w tym odcinku mówię, jest na temat jednej osoby, którą subskrybuję. Ja z taką sytuacją, na szczęście, dzięki Bogu, nie miałam styczności, nie miałam do czynienia i z tego tytułu bardzo się cieszę, bo sama chyba też nie czułabym się z takim komentarzem, z taką wypowiedzią najlepiej. Pod filmem pojawiło się bardzo dużo wypowiedzi, komentarzy, za co wam bardzo dziękuję, że tak czynnie wzięliście udział w dyskusji i podzielacie mój punkt widzenia, podzielacie moje zdanie, co mnie bardzo cieszy. I tak, to tylko znaczy, że nagrywanie, moje nagrywanie i takich małych youtuberów naprawdę ma sens. To było takie małe podsumowanie poprzedniego odcinka i skoro już to mam za sobą, to mogę przejść do tej głównej części dzisiejszego filmu, czyli ulubieńcy. Mam ich 6, czyli wyszłam poza moją złotą piątkę, ale nie mogłam się zdecydować, a jeden to jest taki, powiem wam, odgrzewany kotlet, ale daje nieźle sobie radę, więc pomyślałam, że dam mu trochę miłości i o nim także powiem, bo firma ta ostatnio bardzo mało przewija się przez kanały dziewczyn, które oglądam, a jest warta uwagi, pochodzi z Polski. Jest to Ziaja. Jak wszyscy wiemy doskonale, mamy już jesień, tutaj teraz za oknem mamy przepiękną pogodę, chociaż jeszcze 2 i 3 dni temu naprawdę masakrycznie padało i w takich warunkach pogodowych nasze dłonie, no skóra na nich pęka i może być nieźle poharatana, więc kremy wjeżdżają pełną parą i tutaj wykorzystuję sobie powoli krem z kozim mlekiem. To jest jeszcze krem, który przywiozłam sobie z Polski w styczniu, w tym roku niestety, ale na urlop, no nigdzie nie polecimy, ale coś się kroi powoli. Może w styczniu 2021 roku gdzieś polecimy, ale to się dopiero okaże. W każdym razie kremuję sobie ręce, bo mam cały czas suche. Krem jest fantastyczny, bardzo dobrze się wchłania, bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia takiego tłustego filmu, przepięknie pachnie. No i wiecie co, bardzo dobrze także przy okazji natłuszcza mi i odżywia skórki wokół moich paznokci, co jest ostatnio moją zmorą, bo zauważyłam, że kiedy rano wychodzę do pracy, kiedy jadę do pracy, kiedy jest bardzo zimno i oto mi się jeszcze nie rozgrzeje, to naprawdę te skórki są strasznie białe i to mnie jakoś tak denerwuje, nieestetycznie wygląda i trochę się tego, powiem wam, wstydziłam, a ten krem pomaga mi się z tym właśnie małym mankamentem uporać, więc bardzo go lubię i zresztą mam do niego bardzo duży sentyment, bo chyba, o ile mnie pamięć nie myli, to był w ogóle pierwszy krem z Ziai do dłoni, który wypróbowałam. A skoro już mówię o rękach, to widzicie, mam przepiękny, taki różowy, malinowy, ciemny, zdecydowany kolorek na pazurkach. I mam tutaj zaaplikowany lakier Makeup Gallery Time to Shine z Funciaka. To jest właśnie ten lakier, o którym wam mówiłam kilka odcinków temu z nowościami kosmetycznymi. Jak go kupiłam, że to był totalny przypadek, bo weszłam do Funciaka i nawet nie miałam zamiaru zaglądać do ich szafy z kosmetykami kolorowymi, ale jakoś tak się stało, że no po prostu ta alejka akurat miała najmniej ludzi, więc chciałam nią przejść, żeby zminimalizować ryzyko bliskiego kontaktu z innymi osobami i właśnie moją uwagę przykuł ten lakier, który teraz z ręką na sercu mogę już wam powiedzieć, powala. Kolor jest przepiękny, cudowny, nasycony. To jak się rozprowadza po płytce, to jaką ma konsystencję, jaki błysk. Lakier wymiata, to jest dla mnie petarda za funta i tak, mówiłam, że mam w zamiarze kupienia sobie innych kolorów, jak wypróbuję ten i już wam gwarantuję, że w nadchodzących tygodniach zbliża mi się coś z The Body Shopu i może coś z Lasha, także dokoptuję kilka tych lakierów, bo są naprawdę fantastyczne, przynajmniej ten, który mam. Minimum 4 dni trzyma się na paznokciach, możecie nałożyć jedną warstwę, bądź jeżeli chcecie bardziej głębszy, ciemniejszy kolor na paznokciach, to nakładacie 2 warstwy, szybko wysycha, nic się na nim nie odbija, nie odkształca się. Idźcie, kupcie za Funciaka, jeżeli mieszkacie w Anglii, polecam wam naprawdę, nie będziecie rozczarowani. Odżywka
do rzęs. Od 11 września codziennie przed pójściem spać aplikuję sobie to serum na rzęsy. To jest firma UK Lash i to jest najtańsza odżywka do rzęs, którą mogłam znaleźć tutaj na rynku. I teraz w sumie kłamię. Skłamałam, ponieważ Long for Lashes jest dostępna na eBayu, ale jeżeli chodzi o takie oficjalne strony tutaj w Wielkiej Brytanii, no to Long for Lashes nie kupię, więc wybrałam sobie tą, która była w najatrakcyjniejszej cenie i do niej na początku podchodziłam, powiem wam, tak dosyć z taką dużą rezerwą, bo czytałam w internecie, że już po 3 tygodniach widać jakieś efekty, coś się dzieje. A ja patrzyłam na swoje rzęsy i co? Ale nie poddawałam się cały czas, co wieczór, systematycznie aplikowałam sobie jakąś tam jedną warstwę z każdej strony, pociągając pędzelkiem wzdłuż linii rzęs i cierpliwie czekałam. I właśnie w zeszłym tygodniu wstałam rano i dosłownie jakby w ciągu jednej nocy te rzęsy o wiele się wydłużyły. Nie będę tutaj więcej o niej mówiła, bo w nadchodzących tygodniach, kiedy skończę już całą fiolkę, chcę nagrać takie podsumowanie z jej używaniem i co po wykorzystaniu całego opakowania, całej buteleczki na jej temat sądzę, ale jak na razie efekty są naprawdę bardzo fajne i jestem z tego zadowolona. A czy osiągnę jeszcze coś więcej, bo efekty, które dziewczyny pokazują, są jeszcze o wiele lepsze niż te, które ja po miesiącu używania, no niecałym, mam, więc mam nadzieję, że jeszcze coś z tych rzęs da się wykrzesać. Krem pod oczy z firmy Simple. I jak na temat takiego głębszego działania na dłuższą metę nie mogę się wypowiedzieć, bo używam go około 2 tygodni, tak mogę powiedzieć, co mi daje w sensie takiego odczucia i jak mnie pobudza, bo ma on takie dosyć fajne uczucie ściągania, to znaczy, że moja skóra jest taka bardziej napięta, trochę taka jakby właśnie była zliftingowana pod oczami, ale nie na tyle, aby mnie to bolało i abym nie mogła ruszać, aby ta skóra nie była aż tak bardzo plastyczna. To jest takie bardzo dziwne uczucie, ale momentalnie czujecie takie napięcie fajne tej skóry i przy okazji on dodatkowo chłodzi, więc to mi się bardzo podoba i bardzo ładnie pracuje z kolejnym ulubieńcem, którego zaraz wam pokażę. Te dwa produkty tworzą bardzo fajne duo, bardzo fajne zestawienie. Kiedy nakładam make-up, czy podkład, czy korektor pod oczami na właśnie ten kosmetyk, on wcale mi się nie roluje, bardzo ładnie się zlepia tutaj na skórze i zostaje przez cały dzień, więc plus dla niego za to właśnie bardzo fajne takie jakby kosmetyczne działanie, to mi się niesamowicie podoba. A skoro już powiedziałam, że super współgra z kosmetykami kolorowymi, to tutaj mam odnowiony Lasting Perfection z Collection, kultowy już wręcz korektor tutaj na YouTubie, jeden z najtańszych. Wiecie, że teraz jest ponad 6, nie to co powiedziałam wam w ostatnim filmie, kolorów. Jest ich naprawdę bardzo dużo, więc firma zainwestowała dużo czasu i dużo, myślę, działań w to, żeby gama kolorystyczna była większa, żeby ten produkt mógł trafić do większej ilości odbiorców. I mi się wydaje, że jest tutaj włożona nowa jakaś formuła tego produktu, nowa receptura tego korektora, bo on wydaje mi się jeszcze lepszy od jego poprzednika, tej poprzedniej wersji. Jest on bardzo kremowy, bardzo fajnie współgra ze skórą, nie wysusza jej i jest on troszeczkę bardziej suchy jak poprzednia wersja, tak mi się wydaje, i bardziej matowy, powiedziałabym. Nie waży się, utrzymuje się pod oczami przez cały dzień, bardzo ładnie wygląda, nie ściera się i tak jak powiedziałam, bardzo dobrze współgra z tym kremem, bardzo fajne duo. Ja jeszcze tak dla referencji dla was mam odcień numer 10. I ostatni ulubieniec dzisiejszego odcinka to jest odżywka do włosów Aussie Scent. I ostatnim ulubieńcem dzisiejszego odcinka jest odżywka do włosów Aussie Scent Sensational Shine. Cudowny produkt. To jest to, czego ja właśnie chciałam i co
miałam nadzieję, że ten kosmetyk mi da i wszystko tutaj się spełniło, dzięki Bogu. Bardzo ładny zapach, odżywka nie obciąża włosów, bardzo fajnie się rozprowadza, włosy bardzo delikatnie są rozczesywane przy pomocy grzebienia czy przy pomocy szczotki, nie kołtunią się, są delikatniuteńkie i ta odżywka, ten zapach w sumie tej odżywki pozostaje na włosach do kolejnego mycia, więc ja idąc spać, kiedy kładę się na głowie, ja gdzieś delikatnie go jeszcze czuję, ale to nie jest taki chamski, nachalny zapach, aby głowa rozbolała, żebyśmy nie mogły spać, tylko to jest taka lekka nuta, która gdzieś tam spowija nasze włosy i czujemy to. Są osoby, które lubią bardzo intensywne zapachy w kosmetykach do włosów, są osoby, które lubią bezzapachowe kosmetyki, a ja należę do tej grupy, która lubi takie coś właśnie pomiędzy, nie takie, wiecie, chamskie zapachy, nuty, wonie, które od razu gdzieś uderzają mi w nozdrza, ale coś takie delikatne, subtelne, które właśnie unosi się, jak tymi włosami ruszam, bądź jak na nich leżę. I bardzo mi się podoba to, że właśnie kiedy wyczesuję te włosy, ona pomaga mi w tym, aby te włosy się nie kołtuniły i te ząbki grzebyka czy szczotki gładko przez tą strukturę włosa przechodziły. No i nie obciąża mi włosów, co tu dużo mówić, nie są one aż takie oklapnięte, tak jak w przypadku niektórych odżywek. To ma miejsce, jest ona bardzo leciutka, bardzo delikatna, no i w budzie chyba ona teraz jest jeszcze nadal na promce. Okej, moi drodzy, to wszystko. To tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców poprzedniego odcinka. Jeszcze raz serdecznie Was odsyłam do mojego poprzedniego filmu, w którym poruszam jeden bardzo ważny, myślę, temat, jeżeli chodzi o małych twórców, osoby, które mają mniejszą widownię i są odbierane przez mniejszą ilość widzów. Tam dajcie znać, co na ten temat sądzicie, a jeżeli macie jakieś osoby, które bardzo lubicie oglądać, które właśnie należą do takiej grupy mikro youtuberów, napiszcie ich niki w komentarzach, promujcie ich, dajcie im znać, że lubicie ich content, produkty. Tak, poniekąd film to jest jakiś rodzaj produktu i chcecie wspomóc promować ich kanał. Także tak, chyba zeszłam znowu z tematu w dzisiejszym odcinku o ulubieńcach. Skończyło się, więc jeżeli miło spędziliście ze mną czas, standardowo poproszę o łapkę do góry. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, wgrywam tutaj regularnie, co tydzień. I stąd też widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!